Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Dokładnie to już będzie odcinek 18. I tak, doszliście do wniosku w komentarzu, żebym po prostu zaczął już konkretnie wykonywać te misje dotyczące przyłączenia się do wodnego kręgu poprzez właśnie wyprzedzenie misji w sprawie właśnie tego wodnego kręgu. Mamy ze sobą już ornament, chociaż od Lorda Hagena go nie wydusimy. Nikt nie chce wiedzieć. Właśnie to jest najgorsze, że mimo wszystko, że był ten portal, to po prostu nie pogadaliśmy z Hagenem tak, żeby on nam oddał. No i nie oddał właśnie w tym rzecz. Dlatego zacznijmy już na konkretnie z tymi misjami, żeby już po prostu nie było kłopotów, że ciągle tkwię w tym samym miejscu. Z kapitanem Gregiem już gadałem, swej mądrości tak uczy. Dobra, ty się zamknij. Po to co zrobiłem, żeby nie klekotał tą japą. Jedno i to samo. Tak, to zrobimy tak teraz. Może pójdziemy do Laresa. O, taki git pomysł. I myślę, że jakoś to zadziała. Bo ja po prostu już tu nie chcę być. Mam dość już Kornis. Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. No dobra. Jeszcze stoper właśnie. A stoper, żebym zapomniał. Muszę czasu pilnować. Lemarce siedzi, a on kiedyś dostanie nauczkę. Ja mu to obiecuję. Więc niech będzie pewny tego. Hej, ty! Okej, okay, idziemy. Dobra, chodźmy. Gdzie teraz? Tak, do Watrasa. Podnieśmy ornament Watrasa. A więc ruszajmy. Chodź za mną. Okej, okay, czyli w końcu jakaś wycieczka. Taka przyzwoita. To dobrze. O to chodzi. Tym lepiej dla nas. Przynajmniej ruszymy już do przodu z tą fabułą. Ten cały czas ostrzy sobie chyba pazurki. Nie ma kogo drapać, to robi sobie jakby manualną jakby oprawę. Ale tam, oprawę. Gdzie stanął Adanos, ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. Dobra, ty też nie masz władzy w gadaniu. Nikogo tymi swoimi ckliwymi słówkami nie przekonasz. To przecież okropne. Każdy ma swoje poglądy w Atrasie. Okej, okay, już wychodzimy. Zaraz pewnie będzie dialog krótki. Założę się, że tak będzie. Bo tak będzie, no. Jakby miało nie być. Ale Lares może nam pomóc w wybiciu niektórych stworzeń. O, widzicie? Dobry chłopak. Lol. Te no! Zatruty jestem. Już po tobie, bydlaku! Ale mamy antidotum. Ha, 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 ha. Moment. Aha, teraz jak to wypijemy, to zdechniemy. Ale najpierw save. Najpierw save. I zobaczymy, czy nie zdechniemy. O, żyjemy. To dobrze. Po prostu chciałem się pozbyć tego. I tak teraz będę musiał sobie jeszcze skołować dość duży zapas antidotum. Bo jest marnie. A ja nie chcę po prostu tak ginąć często. Tym bardziej się zatruwać. Jesteśmy już za miastem. Tutaj nikt nas nie podsłucha. Mam ci coś do powiedzenia. No, ten ornament należy zanieść Saturasowi. Pamiętasz go, prawda? Pewnie, i to zaraz będzie exp, nie? Jasne. Oh yeah. Był głównym magiem wody z Nowego Obozu. Jako dawni mieszkańcy Nowego Obozu, mamy dobre stosunki z magami wody.
Nawet Lee będzie ich chronić w razie potrzeby. Większość mych wysiłków w mieście koncentrowała się na utrzymywaniu wraz z Watrasem kontaktu z magami wody. A to jest pancerz, który każdy z nas od nich otrzymał. Członkowie Wodnego Kręgu nosili takie zbroje jeszcze przed wojnami z orkami. A skąd się w tym wszystkim wziął Kavalorn? Nie pamiętam go z nowego obozu. Masz rację. Nasza społeczność się rozrosła. Nawet ja nie wiem, ilu nas dokładnie jest. Ale chodźmy już. Chcę się bardziej oddalić od miasta. Później pogadamy. No dobra, to możesz iść. Chodźmy. Podążaj za mną. No i dobra, i misja się już tu jakby rozwija bardziej. Teraz będę starał się regularnie wrzucać Gothica, bo coś czuję, że to jest dopiero początek. To, co myśmy zrobili przez te paręnaście odcinków, to jest właściwie nic. Przygoda się dopiero zacznie w drugim rozdziale. To będzie najistotniejsze, bo nie dość, że ruszymy do Jarkendaru, potem do Górniczej Doliny, to jeszcze nas czeka masa tych dodatkowych misji z modyfikacji The Returning, więc szybko nie skończymy tego drugiego rozdziału. A nawet jeszcze pierwszego nie skończyliśmy, od tego zacznijmy. Więc wiecie, to jest w ogóle... Jak leci? Wszystko w porządku? Tak, możemy iść. Chodźmy. Podążaj za mną. A to akurat było niepotrzebne. Ale jak tak chcieli, no to komu zabronisz? Dobra. On mi tu powybija. Ja nawet nie muszę wyciągać miecza czy tam magii. On to wszystko wybije, exp i tak się nam nalicza. On zrobi swoje. No, mógłbyś zabić tego nowicjusza, bo on to jest w ogóle taki nieprzydatny. Taki bezużyteczny. Tego miejsca nie lubię zbytnio. Ale cóż poradzić. No to zaraz będą wilczki się odzywały. Poczekałbyś chwilę, ja bym pozbierał te roślinki. Ty i tak to wszystko przecież wyróżnisz. No właśnie. Ja tylko pozbieram parę roślin. No jakoś biednie się zrobiłem z tymi roślinkami. A przydałoby mi się trochę tego. Zawsze rośliny mi się przydadzą do wytwórni mikstur. On tu wszystko. Lol, czemu tak krzywo 37 expa? A możliwe, że... Właśnie tak coś przed chwilą myślałem, że jak on zabija sojusznik, to dzieli nam exp na dwie części. Że on dostaje połowę, a ja połowę. Nie wiem. O, miksturka. A to się weźmie. Coś tu jeszcze leży? O, proszę bardzo. Zawsze warto wziąć. Dobra, teraz goblinki do wybicia. Ale ty chybisz. Już po tobie, bydlaku! On sobie da radę, jest nieśmiertelny? Nie, nie jest nieśmiertelny. Ty patrz. O kurde, a ja myślałem, że jest. Widzicie? Przeliczyłem się i to strasznie. Dobra. To już jest dziwnie. Jak dla mnie nawet. Bo w zwykłym dodatku to kurde... Wszystko ubił. Ubiłby nawet Beliara. Chociaż Beliar też nieśmiertelny. Nie wkurzaj mnie. Bo ci pacnę. Przestań się mazać. Chodźmy. No. Podążaj za mną. Właśnie, tak ci Bezio powiedział. Ty nie mazaj się, bo kurde ci przywali Bezio i się skończy twoje. Patrz, nawet zauważył te krwiopijce. Skubany. O! Dobrze robi tutaj. O, kolejne działki roślin do zebrania. Ja sobie to wszystko oczywiście ogarniam. O! Najbardziej te ścierwojady on tu powybija. Bo tutaj były dość męczące. No tak, bo to on zabija. Jak on zabija, no to dostaje połowę. No cóż, zawsze takie lepsze niż nic. Już po tobie, bydlaku! Szybkiś jest. Moment, jak to pozbieram trochę. Ty se poczekasz. Ja to wszystko
odseparuję. Dobra, coś jeszcze? O, to jest co do zebrania. O, tu ma trochę zwojów w tej skrzynce. O, ładnie. Całkiem pokaźna suma tych zwojów. Tu jeszcze sakieweczka, pochodnia. No, jest dobrze. Nie jest źle. Okej, okay, jakie mamy tam zwoje? Sen, zmniejszenie potworka, światło, leczenie ciężkich ran. O, dobrze jest. Tak właśnie miało być. O, tu jeszcze jakieś rzeczy. Kolejna sakiewka, patrzcie. I tak już pewnie mamy sporo sakiewek, dlatego ja je zostawiam na przyszłość. Jakby naprawdę się przydało, to wtedy działamy. I się nawet nie zastanawiamy, co robimy dalej, tylko wykonujemy kolejny ruch w tym wypadku. Tu są roślinki znowu do zebrania. Jakoś teraz bardziej przywiązałem wagę na lutowanie roślin. Ale to jest właśnie też podstawowa zasada. Moment. No kurde, nie dało mi zebrać. Wody są strasznie podekscytowani. Od kilku tygodni trwają wykopaliska na północnym wschodzie. Nie wiem, co chcą tam znaleźć. Zaczęło się od tego, że ziemia zatrzęsła się jak w okresie, kiedy istniała jeszcze bariera. Obudziły się kamienne maszkary, które zaczęły niszczyć wszystko, co odważyło się podejść do nich bliżej niż na 100 kroków. Magowie wody zniszczyli te istoty i przekopują tamtą okolicę, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Ale wkrótce zobaczysz to na własne oczy. No dobra, możesz iść. Chodźmy. Podążaj za mną. Moment, ty wybij gobliny. Lol, co to było? The fuck? Aha. Czekaj, może ja mu pomogę, bo kurde, boję się, że może z tego nie wyjść. O ja pierdolę. A, no ma miksturki, dobra to. Tam nie ma się czego bać, ale no, mało brakowało. O kurde, ile tu jest tego gówna do zebrania. O, zajebiście. Tu jeszcze są te grzyby, kurde. Jest tego mnóstwo. Ale no, gobliny, te gobliny to biją, naprawdę. Okej. To coś tu jest, właśnie takie pokrzywki. A te pokrzywki mi się przydadzą do stworzenia mikstur many. Muszę je porobić, jak dojdę na przykład do klasztoru. Nie wiem, wbiję sobie gdzieś, gdziekolwiek, byle jaki stół alchemiczny i wytwarzam sobie tych mikstur. Bo jest bieda. A tak nie powinno być. Ty, Lares! Lares! Kurde, ty chcesz chyba, żebyś mnie zgubił, nie? Moment. Tu są rośliny, których nie zabrałem do tej pory. O, ładnie. No, tutaj to jest plantacja roślin. Marzy mi się taka plantacja i to taka wielgachna, gdzie mógłbym zbierać przez godzinę, a i tak by mi się to wszystko mieściło. Tam to się wtedy bym tych mikstur narobił. Ach, ten mój znajomy znowu do mnie zadzwonił, znowu mi truje głowę lolem. Na lola zawsze jest czas, więc wiecie. Spokojnie. A tak jeszcze BTW, parę leveli jeszcze mam do wbicia i welcome to 30 level i welcome to rankedy. Więc rankedy na 100% będę nagrywał, nawet bardziej niż pewne. Więc jeszcze wszystko troszeczkę muszę poćwiczyć. Tak, chodźmy. Podążaj za... Dobra, nie pitul, tylko idź. Kurde, to... Te! Jaki idiota! Lares, ty chyba chcesz sobie samobójstwo popełnić. Ludzie, nie strasz mnie. Kurde, jaki kretyn. No chciał się zabić. Tak to przynajmniej wyglądało, daj mi chwilę. Sprawdzam, czy tu gdzieś nie ma roślin do zebrania. Ale człowieku, ty nie strasz. No cóż. Lol, drzewko mi blokowało w tym wypadku. No, jeszcze troszeczkę i na miejscu będziemy. O, roślina. Dobra, gdzieś jeszcze? Dobra, można iść. O, tu będą te zębacze. Będzie ostro. Uważaj.
Tutaj może być niebezpiecznie. Wiesz co, ja ci dam potkę, bo ja się boję, że ty kurde ekstrakt, eliksir leczniczy masz tutaj. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Bo boję się, że ty z tego nie wyjdziesz cało. Chodźmy. Zwolnij trochę. Dobra. Tylko nie za bardzo będę też zwalniał. O kurde, teraz będzie zębacz. Nawet dwa. O kurde, Lares nie... Te, przeżył. O kurde. Shit. Ale on nie zginął. On tylko został lekko poturbowany. Haj. Kurde, no. Naprawdę. Lares, ja myślę, że z tego wyjdziesz. To czekaj, teraz mu trzeba pomóc. O, spłonie. Dobra. O Boże. O, mięso zębacza. Kurde, ale no to ja... Ej, nie, no... To troszeczkę zrąbali, ale z drugiej strony ciekawie, bo myślałem, że on zginie, ale jednocześnie, jakby to powiedzieć, był nieprzytomny. A jak dla mnie to już powinien zginąć, bo to był zębacz, a przecież on go zagryzł na śmierć prawie. Ale pół biedy mamy już za sobą i to jest najważniejsze, że on przetrwał. Zróbmy save pointa w ogóle, bo dla mnie to jest koszmar. Dla mnie to był koszmar przez tę minutę, to co się tam działo. Ale mamy to już za sobą. I o tyle dobrze. Bo naprawdę tu by było marnie. Jakieś tu jeszcze rośliny. Czekaj, ja sobie wejdę do tych ruin Majów. Jak dla mnie są ruiny Majów. Tak to wygląda przynajmniej. Kolejny save, bo tu można otworzyć skrzynkę. Ja nie chcę tego zawalić. Really? Wczytujemy. Ja się tak nie bawię, ja to muszę bezbłędnie otworzyć. Inaczej będzie marnie. Dobra, to było tak. O, otworzyłem. Pierścień ognia. Cacko się nam trafiło. W tych ruinach. Dobra. Wyrąbane, skrzyneczka została otwarta. Przeszukałbym jeszcze tą wyspę. O, to co tam na górze, to bym jeszcze przeszukał. Lares, poczekałbyś, bo ja bym jeszcze poszedł przeszukać ten szczyt. Kurde, tylko z drugiej strony jest tam zębacz. I nie chciałbym, żeby to się dla mnie źle skończyło. Uwierzcie. Dobra. Gobliny. Shit. Te! Lares, pomocy! Larus! No idioto! Czemu mi życie nie ratujesz? Dobra, chyba sobie odpuściły. Te, kurde, te dekle gdzieś chcą iść. Lol. Małe skubane gówna. Lol. Na co on? Tea. A, oni chyba teraz chcą iść tutaj. To moment, może to wykorzystamy. Bo tam właśnie chyba była ta dwójka. Dobra. Zanim oni tu przyjdą, to trochę im to czasu zejdzie. Sprawdzę, czy oni tu idą w ogóle. Albo mają wyrąbane już na te ruiny. No równie dobrze. To moment, zapiszemy. Żeby nie było zaskoczenia z ich strony. Zbieramy goldy. No co się dziwisz, że jesteś za daleko skrzynki? No proszę cię. Gdzieś jeszcze? Ja całą zawartość biorę. Nie ma tak, że sobie to wszystko odstawiam na bok. Kurde.
Ciekawe, kto tak rozsypał to złoto. Komuś się chyba nudziło. I to porządnie. Gdzieś jeszcze? Tu, pewnie jeszcze z tyłu. A, poszły sobie stąd te goblinki. Moment, moment, tu jeszcze jest jakieś złoto, a mnie to nie minie. Dobra, jest. Zebrane, o to mi tylko chodziło. To patrz, jest więcej tego złota. No lol! Bez jaj. Dobra, połamałem trochę tych wychtrychów. Ile tego złamałem? Ile mam ich jeszcze? Te, nie gadajcie, że ja w ogóle już nie mam. Nie, 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 to ja tak się nie bawię. Wczytaj mi to jeszcze raz. Najpierw otwieraj skrzynkę, potem się zajmij goldem. Kurde, tak się bawić nie będę. Ja muszę mieć te wytrychy. Bo potem jest kryzys, nie wiadomo co robić. LOL! No, i tak ma być. O, orkowa z... Jaki miecz, o kurwa. Dobrze, to trzeba zostawić. Bo to bez wątpienia jest jeden chyba z tych lepszych mieczy. Ale warte 1300. Na sprzedaż poszedł za 130, więc nie opłaca się tego sprzedawać w ogóle. Ale kurde, dobrze. Dobrze, o to chodzi. Musimy mieć jakąś porządną broń na tych orków. Inaczej oni by nas złamali, no. W pół. A tak to my ich możemy przecież zniszczyć. Moment, gdzieś jeszcze to złoto leży, bo ja tego nie zlutowałem, bo połamałem wytrychy jak się tylko dało. Więc wiecie, to był ten mój główny problem. A drugi problem to łamałem wytrychy na potęgę. A wytrychów teraz mam ile? No, 17, no to widzicie, to dobrze robię przecież. Nie robię wam tego na złość, tylko po prostu nie chcę tracić tego wszystkiego. A robię to tylko na własną korzyść. Dobra, zlutowane. Zrobione co trzeba. O, chyba zębacz mnie wykrył. Wykrył? Nie, dobrze. Już tu na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Weź ten ornament. Gdzieś w tej okolicy powinni przebywać magowie wody. Zanieś im go. Jeśli napotkasz tu jakieś stwory, które będą dla ciebie zbyt silne, to po prostu uciekaj jak najszybciej do Saturasa. On już sobie z nimi jakoś poradzi. Ja muszę teraz wracać. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o badaniu okolicy z ornamentem. Idź prosto do Saturasa. Do zobaczenia. No, jo. Chwila. Okej, to na razie sobie idź. My tu sprawdzimy teren. Ale wbijamy tu od razu. Save'a zrobimy. I wchodzimy tutaj. Tylko musimy się jakoś zabezpieczyć. O, szczury. To już dla mnie nie jest nic takiego pozytywnego w tym znaczeniu. Więc muszę jakoś teraz uważać. O kurde, ale zatrzęsło. Dobra, szczurek podejdzie, nie? Te, nie podszedł. Ale gnój mały. A to w sumie wypijemy jeszcze raz z tego rumu. I jeszcze raz. I jeb. O, proszę bardzo. I zgnojeni. Po całości. A, tam są kolejne szczury, więc to nie koniec zabawy. Dobra, wypijaj mi ten rum dalej. I jedziesz z nimi. Dobra, tylko odpalaj zawsze tego firebola. Ten szczur to chyba nie wie co robić. Dobra, z tym się trzeba będzie lać. A no, czekaj, czekaj, wypij to, wypij to. I go zjedziesz. No, kurde, nie to. I teraz tak. A, i widzicie jaka tempa, idiota? Uuu, jakaś kamienna tablica. Słyszę topielca. Albo bardziej takiego szczura. Tak, prędzej jaszczur. Czekaj, wydudlamy trochę tej wody.
czy tam piwa. Bo to daje też manę częściowo. Co mi tam wypije, tego tyle. A to przynajmniej jakoś będzie pomagało przy manie. A proszę, tu kolejne. No nie! Co za pała. Dobra. Fuck. Fuck this shit. Fuck this system. Uciekam, 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 bo to gówno mnie zagryzie. Dobra. Przynajmniej się skupiło teraz na trupie. Wypij miksturę, albo co tam chcesz. Oj, 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 oj. Trzeba uważać. Albo będzie masakra. Dobra. Teraz go zjedź z tego fireballa. Jebłód ci w dupsko. No. Dobra. Poszło. Nie mają tego mięsa. Zrąbane gówna. A, bieda. Tyle powiem. Tu będą też szkielety gobliny. Więc od razu uciekamy do Saturasa. A, sprint mamy. To mogę przesprintować. A, gówno zrobicie. Panie Saturas! Jeszcze jedna z tych cholernych bestii. O kurde! Ja nawet nie patrzę za siebie, bo kurde wiem, że on tu robi taką magię. O kurde, ale mi tu pomaga. O kurde. Te gobliny to kurde robią rzeczy niestworzone. No czemu mi nie pomagasz, ten tęga idioto? Jedna bestia mniej. Ten goblin się tu jeszcze... Jeszcze jedna z tych cholernych bestii. Jedna bestia mniej. Dobra, poratowałeś mnie, panie. On zaraz zagada do mnie. Tego jestem pewny. Tylko daj mi moment. Jeszcze ich zlutujemy. Oni tu zawsze mają jakieś cenne rzeczy. A mnie to nie umknie. Zaraz zaczniemy gadać z Saturaskiem. Pewnie nam będzie miał dalej za złe to, co zrobił w pierwszej części. I to będzie pewne. Nawet bardziej niż pewne. Czekaj, no. Dobra, i podchodzimy. Joło. Zwariowałeś! Odejdź stąd! Krypty są zbyt niebezpieczne dla niedzielnych poszukiwaczy przygód. Ale czy my się aby nie znamy? Oczywiście. Ty, sukinsynu, nie myśl, że zapomnieliśmy, jak zdradziłeś nas w nowym obozie. To nie była zdrada, murzynie. Ściągnąłeś całą energię magiczną z naszych złóż rudy i po prostu zniknąłeś. Dlaczego to zrobiłeś? Musiałem. Bez tej energii nie zdołałbym pokonać śniącego. O czym ty mówisz? Śniący? Pokonać? Wiesz, co uczyniłeś? Wprowadziłeś taki chaos w strukturze magii, że będzie to słychać aż w Korinis. Podziękuj swoim gwiazdom za to, że bariera przestała istnieć. Dlaczego w takim razie narzekasz? Wszystko poszło dobrze. Milcz! Czego chcesz, ulicha? O, w humorze nie. Nie w swoim. Przybyłem tu z Laresem. Z Laresem? Naprawdę? A gdzie on jest? Zostawił mnie i wrócił do miasta. Co? Przysłał cię tutaj samego? O co mu chodzi? Przynoszę twój ornament. Jak to? Kto ci to dał? Nie dostałeś go chyba od Laresa. Spokojnie. Przyniosłem go dla ciebie. Jesteś zainteresowany? Pewnie. Ale martwi mnie, że maczasz w tym palce. No przestań się martwić. Dlaczego tak się przejmujesz tą starą historią? Pracowałem dla ciebie ostatnim razem. Przecież mogłeś wtedy na mnie liczyć. I co z tego miałem? Nie myśl, że ci ufam. To nie musisz mi ufać, wiesz? A mogę ja stać magiem wody? Z czego ty wziął, co to? Ватра сказал мне. W любом случае, ты уже сделал свой выбор, поэтому следуй тому пути, что выбрал. Путь маг... Co? Ты тенга пао. А, в сумме, zostaniemy już tymi magami ognia. I tyle. Chcę wstąpić do wodnego kręgu. Co? Skąd?
Skąd się o tym dowiedziałeś? Kto? Lares. Zabiję go. Złamał nasze zasady. Nikt nie może mówić o wodnym kręgu. Brakuje mi słów. Mogę ci zaufać tylko wtedy, kiedy będę miał na ciebie oko. Watras powiedział mi o pierścieniu. Co? Watras? Świetnie. Ze wszystkich magów wody spotkałeś jedynego, który ciebie nie znał. Słuchaj uważnie. Nie rób głupot. Będę uważać. Co tu robisz? W tych salach kryją się dawne tajemnice. Niesamowite tajemnice. Te inskrypcje i freski wskazują na bardzo starą cywilizację. Wszystko, co widzisz, napisano w nieznanym języku. Mhm. Próbujemy zrozumieć ten język. Aha. Dlaczego ten ornament jest taki ważny? To klucz do portalu. Nie powiem ci o tym nic więcej. Aha. Ponieważ nie sądzę, żeby udało ci się odciągnąć innych magów od pracy, możesz zanieść jednemu z nich wiadomość ode mnie. Powiedz Riordianowi, że chcę z nim porozmawiać. Przebywa w głębi krypty. Mhm. Spoko. To idziemy dalej. No to już myślę, że będzie bezpiecznie, bo magowie wody zajęli się już tym zagrożeniem z ruin, no to to już jest czyściusieńko. Oh. Hej! Co robisz? Badam kulturę tego starożytnego ludu. Z inskrypcji wiemy, że żyli tu bardzo dawno temu. Nie wiem dokładnie, kiedy powstała ta budowla, ale ich cywilizacja była bardzo rozwinięta. Zbudowali miasto po drugiej stronie gór oraz świątynię Adanosa. Zaginione miasto na wyspie Korinis? Tak, do tej pory myśleliśmy, że znamy całą wyspę. Sądziliśmy, że całą jej północno-wschodnią część zajmuje ogromny masyw górski. Ale myliliśmy się. Za górami leży dolina. Znajdowało się tam miasto prastarej cywilizacji. Chętnie bym zobaczył budynki tego miasta, ale pewnie rozpadły się w pył wieki temu. Na ile lat oceniasz wiek tego budynku? Nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale na pewno ma już kilkaset lat. No tak, wyglądają przynajmniej może nawet kilka tysięcy, może milionów. Saturas chce cię widzieć. Czyżby posunął się naprzód ze swym dochodzeniem? W takim razie natychmiast się z nim zobaczę. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym miejscu, porozmawiaj z Nefariusem. Znajdziesz go w głębi krypt. No, spoko. A teraz idziemy do... Lol. To było dziwne, to co on zrobił. Okej. Okay. Też idzie sprintem. No, widzę, że się nauczył. Nieco. Hej! Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Abyś jeszcze bardziej naruszył jej strukturę? Nie mam czasu na takie zabawy. Hej, szkoda ty. Wielka. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Wiem, że ta prastara cywilizacja czciła Adanosa. Hej, ty. Ciekawe. Dobra, to wy sobie tutaj bądźcie gołąbeczki. My idziemy dalej. Ile już mamy czasu? O, z pół godziny będzie. Szybko to przeleciało dosyć, powiem wam szczerze. Nim się obejrzałem, a mamy już ponad pół godziny. O tyle dobrze, przynajmniej będzie lepiej. Tu nic nie leży. A tutaj leżała po prostu sobie kamienna tabliczka. Okej, okay. I co my tu mamy? Hordę magów. Nie zasłużył sobie. Yo. Jak tam praca? Te krypty stanowią dla mnie całkowitą tajemnicę. Nie jestem w stanie pojąć, czemu tak długo nikt ich nie odkrył. Bez trudu odkopaliśmy wejście. Ludzie byli tak zajęci swymi codziennymi obowiązkami, że nikt nie przyjrzał się tym budynkom. Nie mam na to innego wytłumaczenia. Jakie masz zadanie? Próbuję ustalić, dokąd może prowadzić ten okrągły portal.
Pomagam też Nefariusowi w poszukiwaniu zaginionego ornamentu. To pewne, że portal prowadzi do innej części wyspy, tej, której jeszcze nie znamy. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek o niej czytał lub słyszał. Naprawdę chcesz przejść przez portal? Pewnie. Oczywiście pod warunkiem, że znajdziemy brakujący ornament. Muszę przyznać, że to dość niebezpieczne przedsięwzięcie. Ale najpierw musimy poznać przyczynę tych ciągłych trzęsień ziemi. No tak, bo są to trzęsienia co chwilę. Co wiesz o trzęsieniach ziemi? Wywołuje je coś znajdującego się po drugiej stronie. Prawdopodobnie nagłe przebudzenie kamiennych strażników jest spowodowane tą samą przyczyną. Ale to nie leży w moich kompetencjach. Saturas i Kronos będą pewnie mogli powiedzieć ci więcej na ten temat. No, spoko. Co spodziewasz się znaleźć po drugiej stronie? Nie jestem tego do końca pewien. Wydaje mi się, że będzie tam budynek podobny do tego oraz odpowiednik portalu. Resztę zobaczymy, gdy się tam dostaniemy. No to powodzenia. Jak można stąd najszybciej dojść do miasta? Po prostu wróć tą samą drogą, którą przyszedłeś. Oj, nie. Albo mógłbyś... No. To byłoby zbyt niebezpieczne. Gadaj. Wyduś to z siebie. No dobrze. Budowniczowie tych sal mieli własną metodę podróżowania. Z tego, co udało się ustalić, znali sztukę teleportacji. Co w tym takiego wyjątkowego? W Korinis znaleźliśmy kamienie teleportacyjne. Wygląda na to, że kamień teleportacyjny ukryty w tych salach przenosi prosto do portu. Jednak nikomu z nas nie starczyło odwagi, żeby do nich wejść. Jak myślisz, co się stanie, jeśli spróbuję go użyć? Trudno powiedzieć. Za mało wiemy na ten temat. Bardzo możliwe, że tego nie przeżyjesz. Nie byłbym taki pewny. Gdzie jest kamień teleportacyjny? W komnacie ze zbiornikiem są drzwi. Kamień jest za nimi. Można klucz? Daj mi klucz. Chcę się temu bliżej przyjrzeć. Naprawdę? Ale nie biorę za to odpowiedzialności. Nie gadaj, tylko dawaj. Skoro nalegasz, trzymaj. No, i tak ma być. Gdzie są pozostałe kamienie teleportacyjne? Znaleźliśmy jeszcze tylko jeden. Mniej więcej w centrum Korinis. W pobliżu karczmy Martwa Harpia. Aha. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Kiedy tylko będziemy po drugiej stronie, chętnie ci pomogę. Dzięki. Nie ma za co. I teraz tak, no to robimy tą misję, bo to ile to jest roboty? Szybko tepnąć się do nich z powrotem, no praktycznie to jest nic. Dobra, mamy te wrota. Ło! Trzęsienie ziemi. No i idziemy. O, proszę bardzo. Tu mamy nawet skrzyneczkę. Save'a walniemy. I teraz otworzymy to. Już złamałem. Widzicie? Szybko. Przez te trzęsienia ziemi się nie można skupić w ogóle. Bo to nam po prostu dekoncentruje. Ja poczekam na trzęsienie ziemi. A, albo i nie. Ło! To było bezbłędne. Kwarc, dobra. Ale jest otworzone i jest git. Save'a walniemy. Ponownie. Żeby mi się po prostu jakoś to odnotowało. Dobra! 3, 4, jump! To nastepło. Me gusta. Nie ma co. Dobra, no to teraz się tepamy. Jep. Ło. Już myślałem, że zginę. Ale żyjemy. Dobrze. I teraz tutaj, jeszcze raz. I 200 expa. Zarąbiście. No i szybko wróciłem. Chwila. Żyję. Wygląda na to, że kamienie teleportacyjne działają naprawdę dobrze. Naprawdę to zrobiłeś? Użyłeś jednego z nich? Wszystkich. Tak. Wychodzi na to, że wciąż działają. Niewiarygodne. Później będę musiał się temu bliżej przyjrzeć. No to... już wiesz. Swoje.
Yo, Kronos. Mogę ci przeszkodzić? To ty? Nie myślałem, że jeszcze cię kiedyś zobaczę. Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Swego czasu chcieliśmy obedrzeć cię ze skóry. Masz szczęście, że minęło już parę tygodni i wszyscy się trochę uspokoili. No. Co robisz? Moim zadaniem jest dowiedzieć się więcej na temat strażników świątyni. Mają kamienne ciała. Ci strażnicy naprawdę posiadają zdumiewające zdolności. W jednej chwili stoją w całkowitym bezruchu, by nagle rzucić się na ciebie niczym opętani. Nie udało mi się jeszcze ustalić, jaka energia ich napędza, ale jedno jest pewne. Jest magicznego pochodzenia. Opowiedz mi więcej o tych kamiennych strażnikach. Wiele więcej ci nie powiem. Musieliśmy ich zniszczyć. Teraz są niegroźni. Zaatakowali nas, kiedy tu przybyliśmy. Pokonaliśmy ich dopiero zjednoczonymi siłami. Obawiam się, że po drugiej stronie portalu czeka więcej takich strażników. Musi być jakiś sposób na wyłączenie napędzającej ich energii. Coś, co sprawi, że staną się zwykłymi kamiennymi posągami. No, ja mam nadzieję. Możesz mi sprzedać trochę sprzętu? Czemu nie? Jeśli dobrze pamiętam, ostatnim razem także handlowaliśmy. Powiedz mi, czego potrzebujesz? Spoko. O, antidotum bym sobie z chęcią kupił, ale zanim to zrobimy, najpierw się przyjrzyjmy... Gówno... To zostawiamy. Gówna, jeszcze większe gówna. Oj, masakrycznie tutaj jest. Coś jeszcze tutaj na pewno będzie na sprzedaż. O, tutaj mamy trochę tych sakiewek. I trzymajmy się lepiej ich, żeby nie było potem. Piłę sprzedamy. Co tu jeszcze takiego można? Godnego uwagi, to też. I chyba już wszystko, tak naprawdę. A ty co tu masz? Zwoje. Śnieżnego... Co to jest? Ja kupię sobie ten zwój. Przyda się. Lodowa lansa. Wymagana mana. Tutaj mamy 5 many. Lodowa lansa by się przydała, powiem wam tak szczerze. Czemu by nie ją tak po prostu sobie wziąć? Może kupimy tak z jedną sztukę, żebyśmy wzięli ją do eksperymentu na... wiecie, chodzi mi o stworzenie runy. O, to są potki many, sobie kupię, bo jest bieda. No i jedną sztukę antidotum, tak, bo przyda mi się na wszelki wypadek. Dobra, trochę zakupów zrobiliśmy, on sobie zarobił, a my zyskaliśmy tak naprawdę dużo. Dużo więcej, naprawdę. Dobra, teraz zagadać jeszcze do Myxira. Ej, dobra, ty. Dobra, zagadany. Wszystko w porządku? Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Może nie pierwsza osoba mi to powiedziała. Co tu robisz? Uczę się języka budowniczych. Język jest kluczem do wiedzy tego starożytnego ludu. Każdy z nas musi się go nauczyć. Inaczej ta ekspedycja dobiegnie końca, zanim się zacznie. Budowniczowie używali kamiennych tabliczek do przekazywania swojej wiedzy. Niestety, wiele z nich zniszczono lub skradziono dawno temu. Może mnie nauczysz? Możesz mnie nauczyć czytania w tym dawnym języku? Czemu nie? Przekażę ci moją wiedzę. Dobra, to mnie naucz. Naucz mnie tego dziwnego języka. Zacznijmy od czegoś prostego. Nauczę cię języka wieśniaków. Teksty pisane w języku wieśniaków traktują zwykle o sprawach przyziemnych, pracy, miłości, zaopatrzeniu czy żywności. Język ten był powszechnie wykorzystywany w mieście, tak więc będziesz w stanie zrozumieć większość tekstów, które tam znajdziesz. Dobra. Czyś ty, człowieku, co?
A skąd ja ci wezmę 2000? Ja pierdolę. To głowa już złamana, no kurde. Nie. Super, no. A miałem te 2000, miałem je w rękach, nie? Czemu nie? Wydać je też można. Kusipa, no. O, fajnie, sobie możemy tu już trochę podków porobić. Ja sobie je porobię w tej chwili. Dobra, trochę mikstur many. Chrasho. Łe. Co mi tu przeszkadzacie przy pracy? Dobra, teraz może jakieś mikstury lecznicze. 5 sztuk. Хорошо. No. Dobra. Jak tam poszło? No, ładnie. A jakieś specjalne można? Nie. Jeszcze popatrzę, co tu w ogóle mogę. Dobra, starczy już. A co z runami? Właśnie. Kurde, za mało mamy wiedzy na temat tych tworzeń run. No, wyjdź! Co za idiota. Zarąbiście. Okej, dobra, to jeszcze pogadamy z Nefariusem. I moglibyśmy już odcinek skończyć, bo nie chcę dzisiaj długiego. Przyniosłem ze sobą fragment ornamentu. Naprawdę? To wspaniale! Wiesz, gdzie mogą być pozostałe części? Według inskrypcji ornament podzielono na 4 kawałki. Wygląda na to, że wciąż mogą być gdzieś na wyspie. Z pomocą Merdariona przetłumaczyłem niektóre inskrypcje. Zawierają wskazówki co do miejsca ukrycia fragmentów. Masz, zaznaczyłem niektóre miejsca na tej mapie. Rozejrzyj się po okolicy. Zwracaj uwagę na stare budowle. Możliwe, że już całkiem się rozsypały i trudno będzie je rozpoznać. Mogą wyglądać rozmaicie, jak wielki, nieregularny głaz, kamienny krąg, mauzoleum albo coś w tym stylu. Ale po co ci to w ogóle mówię? Na pewno je znajdziesz. Powodzenia. Dobra, to my już mamy swoje. Ale trzęsie. Dobra, pójdziemy teraz do Lorda Hagena. Może teraz nam odda w końcu ten skurczybyk, bo się pogniewamy. Naprawdę. Dobra, mamy tu portal. No i git. Dobrze. I jeszcze trochę pogramy. Zobaczymy, czy nam dużo dysku nie zażre ten odcinek. Ale myślę, że będzie git. O, tu już mamy wieczór. Więc nie jest aż tak już jasno, jakby mi się to wydawało. Ale dotrzemy tam bardzo szybko. Zrobimy to, co powinniśmy. No i patrzcie, i przez 40 parę minut nas nie było w mieście. No i tak ma być. Okej, dobrze, to teraz do kogo? A może przejdziemy się do Watrasa? Nie wiem, może to pomoże w końcu. Pogadamy z Watrasem, jak będzie się dało, a jak nie, to do Hagena idziemy. I jest git. Ej, ty! Aha, dobra. On mi nic jak zwykle tu nie powie. To, co bym chciał. Jeszcze pójdziemy do Kawalorna, z nim obgadać to. Bo on tam będzie czekał przy kamiennym kręgu, który był używany przeze mnie w poprzednim odcinku. Więc lepiej to wykorzystać. Będzie jeszcze gorzej. Ale sprawdzimy, jeżeli nie, to najpierw do tego Kawalorna, a potem do Hagena. Wtedy będzie łatwiej. O której wszyscy wiedzą. No dobra, już jesteśmy. I co? Aha, no to tak jak myślałem, no to będzie się trzeba przebiec. Nieco. Co tam nam zaszkodzi? Przynajmniej odcinek będzie długi. Słyszałem co innego. Też słyszałem co innego.
Lepiej by było, gdyby się przymknął. Gdy to interesujące? Żebym ja tam się nie... Niczego jej już nie powiem. Przylęgnął. A, dobra. Baby plotkują, nie mają co robić. Mają już swój wiek. Na walkę się nie piszą, bo to baby w końcu. A baby nie walczą, no. Chyba, że niektóre są na tyle badassowe, no to wtedy na hardcora idą, no. I cóż poradzić na to. Dobra, już tu na miejscu, ale kuźwa, nie. 2000 za naukę języka wieśniaków, no. I kto ci tyle zapłaci? Nawet biedak by tyle nie dał. Kurde. Musiałbym się naprawdę teraz tak obłowić. Nie, no nie wiem, co ja bym musiał zrobić, żeby zdobyć 2000 sztuk złota. Dajcie mi jakieś rady, bo ja tak daleko nie zajdę, że nie będę bogaty. No i widzicie, mówiłem, że to będzie czekał. Szukasz czegoś? To takie oczywiste? Tak, magowie wody kazali mi szukać zgubionych ornamentów. Interesujący zbieg okoliczności. Otrzymałem taki sam rozkaz od Nefariusa. Należysz więc do wodnego kręgu? Jeszcze nie, ale pracuję nad tym. To dobrze. W takim razie nie muszę tego robić sam. Znalazłeś już jakiś ornament? Znam miejsce, w którym powinniśmy coś się znaleźć. Ten kamienny krąg może być jedną z tych budowli, które opisał Nefarius. Teraz musimy tylko znaleźć mechanizm. Uruchomiłem mechanizm. Nic się nie stało. W takim razie wieśniacy Lobarta mieli rację. Powiedzieli, że ktoś już kręcił się przy tych kamieniach. Nagle znikąd pojawił się kamienny strażnik i ich zaatakował. Farmerzy wezwali straż, żołnierze paladynów, a ci przyszli i zniszczyli potwora. Przeszukałem już cały teren. Jeżeli był tu jakiś ornament, mają go teraz paladyni. Aha. W takim razie pójdę do nich i odzyskam ornament. Dobrze, pójdę do miasta. Spotkamy się u Watrasa. Okej, okay, dzięki. No to teraz się kierujemy do Watrasa bezpośrednio. Boże, do Lorda Hagena. Odbierzemy ornament w końcu, bo trzeba było właśnie pogadać z nim, dlatego tu coś nie pasowało. Odzyskamy go i myślę, że jeszcze byśmy się tak skierowali do Laresa. On by poszedł z nami tam po ten ornament. I my po prostu byśmy jeszcze wzięli ten z farmy. Tak. Też by było dobrze. Przynajmniej byśmy się sprężyli. Misję byśmy wykonali. A może nawet byśmy już przeszli przez portal. Ale może to jednak okazać się dość takim już dalszym rozwojem. Kiedy mogę to zawsze na następny odcinek przenieść. O, dobra, już biegamy, biegamy. Wszyscy wiedzą. Do Hagena. To interesujące. On na pewno ma ten ornament, ja to wiem, spokojnie. Dobrze, już jesteś. Co? Który paladyn ma to? Zatrzymanych przeze mnie raportów wynika, że górnicza dolina... Pamiętaj! A co mnie to interesuje? Ej, no kurde! Jeden z brakujących się posiadłem paladynów w górnym mieście, no ale... No ale z Hagenem gadami nie mogę, no. Jak mam się... Wróć, kiedy nabierze... No nie, no popieprzyło cię chyba. Kurde, nie, no nie denerwuj mnie, człowieku. Hej, ty! No i super. Teraz jest taki klops. No teraz to, żeście mnie wkurzyli. To jak ja mam to... zrobić, hmm? Zostaw mnie w spokoju. A ten jeszcze mnie po prostu chce dobić. Dobrze. Oby tak dalej. Gdybym sama tego nie widziała. Kurde. Do dupy taka robota. Może Lothar wie. Hej. Nie mów,
O, wiesz może coś o kamieniu z kamiennego kręgu przy farmie Lobarta? Oczywiście. Zniszczyliśmy go. Zagrażał okolicznym włościanom. Czemu pytasz? Kto opowiada takie rzeczy? Szukam metalowego ornamentu. Powinien być gdzieś w kamiennym kręgu przy farmie Lobarta. Jeśli chodzi ci o to tutaj, myśleliśmy, że może to być magiczna... LOL! Ale to całkowicie bezwartościowy przedmiot. Weź go sobie. Do niczego nam się nie przyda. The fuck? Gdybym sama tego nie widziała. Ok. Naprawdę sama widziała. OP. Nie, no nie ma co. Słyszałam. Takie OP, że hej. Oj. Oj, będzie ciężko. Dobra, wiecie co? Skończylibyśmy już ten odcinek i w następnym odcinku byśmy się zajęli dalszym zbieraniem ornamentów. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 18 odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I do następnego odcinka jutro, bo chciałbym już po prostu zacząć te przygody w nowym świecie i Arkendarze. Trzymajcie się, na razie, yo!